Myśl 168. W świecie stworzonym przez aniołów, czyli w różnych kosmosach, różnej gęstości, inaczej mówiąc, w niezależnych niebach nie ma doskonałości. Wszystko się sypie i rozlatuje po czasie. Bóg robi co może, nie naruszając wolności aniołów, by im pomóc wydostać się z pułapki, jaką sobie sami zastawili, tworząc niedoskonałe nieba, kosmosy. I można powiedzieć, nawet Bogu niewiele wychodzi w tych niedoskonałych światach. Nasza wolność to największy problem dla Boga. Niestabilność i przemijalność tworzy podstawy do nieustannych porażek. Bóg w tych światach też nie daje rady, jak my. Może i by dał rady, rozwalając wszystko, ale jest honorowy i nie będzie naruszał konstytucji praw do wolnej woli swoich dzieci. I tu jest szkopuł. Myśmy popsuli wszystko i sami teraz musimy to naprawić. Sednem tej naprawy jest zrozumienie przyczyn niepowodzenia i powrót naszych świadomości do nieba oryginalnego. Bóg szanuje każdą wolność, nawet tę piekielną, słowa Ojca Pio. Ale nie martwmy się, ostatecznie przyciągnie wszystkich do siebie. Ma na to swoje tajemne sposoby. Posyła w każdej epoce w nieoryginalne światy swoich rycerzy, aby uświadamiali świat naukowy aniołów, że warto powrócić do Ojca, Matki. I na pewno wszyscy, których stworzył, kiedyś znajdą się w niebie. Kosmos zupełnie nie był potrzebny, ale aniołowie się uparli, że chcą wyjść z nieba, by spróbować swoich sił, więc się stało. I mamy teraz problemy. Bóg zawsze jest najlepszym, tolerancyjnym i kochającym rodzicem. Kiedyś widzieliśmy Go. Od kiedy powstał kosmos? Już nie. A nawet walczymy o to, by Go nie znać i nie widzieć. Tak nam się odmieniło wszystko. Dlatego jesteśmy wściekli na siebie i na wszystkich wkoło, nawet nie wiedząc, dlaczego tak się dzieje. Cierpienie i śmierć to bardzo skrupulatnie opracowana przez naukowców upadłego kosmosu metoda na zniechęcenie i depresję. Dzięki naszym smutkom produkujemy moc zasilającą wiele psychicznych maszyn stworzonych przez upadłych naukowców, aniołów i też ludzi, którzy potrafią to wykorzystać dla swoich celów. Cierpienie trzyma nas w bezwzględnym posłuszeństwie prawom kosmicznym, fizycznym i wszelkim innym, jakie znamy na co dzień. Ale i to można wykorzystać, by od tych zawziętych naukowców uciekać, gdzie pieprz rośnie. Doskonały przykład takiej pozytywnej ucieczki w jasność dał Jezus. Na razie jesteśmy tu, więc musimy cierpieć. Ciało to ciężka powłoka na duszę. Słowa Ojca Pio. W poznaniu wszechrzeczy nie można zbytnio filozofować. Bóg nie jest filozofem, a miłością. Przez filozofię można się zakleszczyć i stracić prawdziwy cel, przestać rozumieć, do czego się dąży i w czym pokłada nadzieję. Filozofia nie pomoże w poznaniu istoty rzeczy, słowa Ojca Pio. A w gruncie rzeczy o to chodzi, by poznać bóstwo w sobie i w Bogu. Filozofia nie jest dla ludzi, a stworzona została jako powłoka dla umysłu,
kontrolowanego przez ciemne moce. Proste zasady nawet dziecko potrafi odczuć. Nadbudowa intelektu komu potrzebna? Komuś potrzebna jako narzędzie dezaktywacji naszego odwiecznego ośrodka intuicji. Świadome ingerowanie i mieszanie w filozofii nieprawdy to najskuteczniejsza pokusa na nie. Podobnie jest z mnóstwem praw i przepisów. To też pewnego rodzaju filozofia rozbijania radości, poznania i komfortu życia. Ciemna moc wie dokładnie, w co uderzać. Aby nie było nam za dobrze w odczuwaniu szczęścia i poznawaniu Boga. Najpiękniejszy niegdyś anioł wraz ze swoją grupą wkręcił nas w swoje wizje i obietnice. Obiecał piękne nieba w kosmosie, piękniejsze niż w oryginalnym niebie. Więc wielu z nas, aniołów, poszło za nim i wszyscy do dziś powielamy jego tok myślenia. Przykładem jest konsumpcjonizm i materializm, odrzucenie prawdziwego Stwórcy, naszych rodziców. No, może już nie wszyscy tak myślą i czynią, ale same prawa naturalne, w które zostaliśmy wplątani, są złe, wykrzywione i przymuszają nas do podległości. Owszem, można tę tendencję odwrócić. Ale trzeba zacząć myśleć dogłębnie i szukać. Słowa Ojca Pio. Bóg wie, że nie poznamy tutaj wszystkiego, więc aby nam pomóc zrozumieć życie i związane z nim zagadki istnienia, zaprzągł do tego celu intuicyjne poczucie prawdy dla każdego. Kto zatem zechce szukać celu życia, zapewne odnajdzie, wbrew wszystkim nieuczciwym kosmitom, którzy próbują wciąż zamknąć nam drogę do prawdy. Więc nie powinno nas dziwić, że Bóg nie stawia ram, barier i bezwzględnych warunków w tej kwestii. Owszem, ma związane nieco ręce wolnością zbuntowanych aniołów. Musi działać w kosmicznych niebach aniołów, do których nie ma uprawnień. A pomimo to pomaga nam i tęskni za nami. Nie może nas się już doczekać w swoim niebie. Słowa Ojca Pio. Ponieważ jesteśmy wiecznymi osobami, to w niebie i na ziemi wszyscy mają miłość do wszystkich. Ale jednak jest i tak, ponieważ jesteś indywiduum niepowtarzalnym, to będziesz kochał kogoś bardzo blisko przez jakiś czas, a reszta miłości cię jakby nie obchodzi. Znasz to z autopsji na ziemi. Po samoczynnym rozplątaniu się dusz z uścisku zachwytu i podnieceń, następnie twoja miłość rozleje się na inne istoty. I tak się bawisz przez całą wieczność, zwiedzając najpiękniejsze komnaty i miejsca miłości w niebiańskim, cudownym, artystycznym, pałacowym świecie. Słowa Ojca Pio. Kiedyś spytałem Ojca Pio, czy w niebie można mieć kontakt z wszystkimi naraz. Odpowiedział tak, ale po co, synu, po co? Dziś teolodzy i filozofowie upierają się przy swoich przekonaniach. Fizycy przy swoich, astronomowie przy swoich. Co najciekawsze, ich poglądy co jakiś czas jednak się zmieniają. Czy to dobrze, czy może źle? Oczywiście dobrze, ponieważ ziszczają się w nich słowa Jezusa, choćby te.
I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Uważam, że prawda w przypadku człowieka jest bardzo rozwojowa i elastyczna. Nie jest jednoznaczna i oczywista, jakbyśmy chcieli. Dlatego tak wszyscy się kłócą o poglądy, dowody i przeróżne interpretacje. Dziś robią z danej dziedziny doktoraty, a już za chwilę ktoś odkryje coś jeszcze głębszego, bardziej naukowego i oczywiście degraduje poprzednią doktatorską pracę niemal do zera. I tak się dzieje stale, a prawda czeka cierpliwie umocowana w popsutych atomach kosmosu i popsutych duszach. Czy przyjdzie wyzwolenie do pełni bytu? Tak, ale nie w tej rzeczywistości. W pozapercepcyjnej, pozazmysłowej, prawdziwie niebiańskiej. Bez obawy wszyscy powrócą do pierwotnego nieba. Źli naukowcy, właściciele potężnych nieb materialnych też powrócą, ale potrzebują czasu na przemyślenia, a Bóg ma go dużo. Bóg jest najlepszym rodzicem. Będzie czekał do ostatniego anioła, człowieka. Nie ma piekła, słowa Ojca Pio. Galaktyki umierają, słońca gasną, wybuchają. Te nieba są skończone, lecz właściciele ich nie odpuszczają. Dlatego trwa ten dramat i cierpienie. Słowa Ojca Pio. Choć sami żyją w luksusach, jednakże umierają i odradzają się jak my. Jako ludzkość nieco spokornieliśmy i nie chcemy uczestniczyć już w tej grze. Dlatego nas nie lubią. Często się na nas mszczą. Damy jednak radę. Oni nie mają już na nas wielkiego wpływu. Chociaż wielu ludzi jest w amoku i zachwycie nad tym ziemskim niebem, to stanowi ich problem. Nie jest łatwo to wszystko zrozumieć, ale powoli poznanie przychodzi. Życie ma jakby dwie strony, podobnie jak dywan. Jeden to ten wzór piękny, ale widziany jedynie przez Boga, czyli wierzchnia strona dywanu. Druga strona to ta pełna nitek pokłębionych i poplątanych, bez jasnego wzoru, której nie rozumiemy jako cywilizacje kosmiczne. My widzimy jedynie tę lewą stronę, dlatego prawie nic nie rozumiemy z życia. Czyja to wina? Sprawa wydaje się być bardziej skomplikowana, niż sądzimy. Nawet gdyby kobieta miała tuzin dzieci, kilku mężów oraz mnóstwo kochanków i tak nie będzie zadowolona do końca z życia. Podobnie z mężczyznami. Nawet gdybyś miał 100 kobiet do dyspozycji w tym kosmosie, i tak nie byłbyś zadowolony i szczęśliwy. Słowa Ojca Pio. Tak naprawdę liczy się tylko wnętrze, jakie ono jest. Czy doznaje najwyższego szczęścia i zadowolenia nadprzyrodzonego? Powiadasz, że nie lubisz polityki i nią się nie zajmujesz. A czy wiesz, że twój umysł i twoje ciało jest polityczne w systemie kosmologicznym? Musisz wiedzieć, co w trawie piszczy, abyś mógł odnaleźć siebie i swoje pierwotne idee. Wszystko, co na zewnątrz,
potrafi cię ukształtować jak chce. Być niezależnym nie jest proste. Musisz nad sobą pracować, aby odnaleźć i wpuścić Boga wszędzie. Dlatego, że nie masz pamięci w tym świecie, że nie znasz wszystkich języków, a w rodzimym nie umiesz się poprawnie wysłowić, to dlatego poznajesz mądrość życia. Prostym językiem potrafisz powiedzieć o wielkich rzeczach, ale to nie znaczy, że nie może być odmiennie. W innych światach niebiańskich jest całkiem inaczej. Tutaj ktoś nałożył na ciebie różne powłoki, abyś nie poznał prawdy, a mimo to dajesz sobie radę. Chyba że stracisz ostry wzrok i pochłonie cię mgła chęci ponownego wcielenia się i zakosztowania piękna, postępu i nauki, jaka tu obowiązuje. Ale wtedy nie poznasz mądrości i przegrasz życie, czyli pozostaniesz w tej samej klasie po śmierci. Podobnie jak to jest w szkole, powtórka. Jezus, jeśli się powtórnie nie narodzicie z wody i z ducha, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Niemal wszyscy na ziemi marnują życie. Prawie nikt nie idzie z ziemi do nieba od razu. Słowa Ojca Pio. Bóg nie tworzył zła, choć mógł, bo On wszystko może. Do zła jedynie dopuścił poprzez wolność, jaką wszystkim zafundował. Toteż za stronę ciemnej mocy my odpowiadamy, bo nam się zechciało opuścić niebo w imię idei jeszcze lepszego nieba. Stworzyliśmy marny kosmos i tylko na tyle nas było stać. Nastąpiła całkowita katastrofa. Dziś musimy jeść witaminy, pić wodę, kawę, by sobie humor poprawić, pozyskiwać tlen z powietrza, aby nasz pseudoorganizm mógł przeżyć parę lat na tym pustkowiu obiecanego szczęścia, obiecanego przez uciekinierów, aniołów z nieba. Spokojnie, myśmy też Bogu uciekli. Dlatego musimy funkcjonować wedle prymitywnych praw ziemskich z udziałem wody, fotosyntezy i światła z gwiazdy, no i paru innych projektów na życie biologiczne, psychiczne, w przemijającym materialnym niebie. Z obiecanego nieba pozostało tylko piekło. Jezus opowiadał, jak wydostać się z tego zatrutego przemocą, cierpieniem i śmiercią nieba, by zyskać szczęście i życie wieczne. Wszyscy jesteśmy pradawnymi aniołami, co opuścili bardzo dawno temu przepiękne, wieczne niebo. Niestety, prywatne nieba, założone jako kosmos, całkowicie nas zawiodły. Brakuje w nich Boga, czyli boskiego perpetuum mobile. Dlatego teraz musimy się wszyscy niszczyć, aby zasilić materialne życie. Na szczęście odchodzimy od tego kierunku, lecz hierarchia wyższych cywilizacji nadal nas kontroluje. Nie wszystko im wychodzi i nie wszystko potrafią, a nam coraz częściej udaje się uciec spod ich władzy. Kto stał się delikatny, kocha i nie krzywdzi, wszystkim życzy najlepszego, oznacza, że im uciekł daleko. Ciemna moc jest wieloznaczna. Są grupy naukowców, artystów, którzy ją nadal tworzą,
Szata materialnego świata też go tworzy jako nieszczęśliwy produkt eksperymentów na nieoryginalnych atomach. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Z naszą transformacją różnie bywa. Pobyt na ziemi to wkręcenie nas w byt ułomny, stworzony przez genetyków, aniołów, innych upadłych cywilizacji. I wcale nie chodzi im o nasze dobro, ale o wyzysk energetyczny. Jeśli pomagają nam, to tylko wysłannicy z oryginalnego nieba. A ich jest garstka. I na dodatek przez świat nie są lubiani, bo potrafią powiedzieć prawdę. Reszta aniołów, co powychodzili z nieba, wcale nam nie pomaga, odwrotnie. Przeszkadzają, bo nie widzą wzniosłego celu. Podobnie jak ludzie są wścibscy. Chyba że ktoś kończy swoją edukację poprzez wcielanie się i żyje tu ostatni raz. To potrafi pomagać z serca. Aniołowie żyją na różnych planetach, w tym i na naszej, pod postacią ludzkiego ciała oraz umieszczonego w nim układu pokarmowego, który nic innego nie robi, tylko trawi i niszczy inne żywe istnienia, po to, by przeżyć w tym groźnym świecie. Więc tą transformacją różnie jest. Zależy to od tego, w jakim stopniu znamy nasze przeznaczenie i przeznaczenie kosmosu. Ale nie jest ono za wesołe. Daliśmy się oszukać, nabrać na obiecanki i cacanki. Cały widzialny i niewidzialny kosmos jest upadłym niebem. Czyli ma coś z piekła i z nieba jednocześnie. Z założeń o pięknym niebie w kosmosie pozostało wielkie rumowisko, dym, pył, planetki z wulkanami i trzęsieniami, nawałnicami. Nadzieja tylko w Bogu, którego i tak na razie nie znamy z własnej winy. Wszystko jednak można ponaprawiać. Kierunek szukania Boga, nasza dusza, świadomość, szczęście, miłość, wszystko do środka, by zobaczyć zewnętrzne, przecudowne niebo i kiedyś się w nim na stałe znaleźć. W
tej chwili ludzkość jest już bardziej świadoma swojej tożsamości, a co za tym idzie, bliższa Boga i Jego tajemnic. Jesteśmy w rozwoju posunięci dość wysoko, ale równocześnie nie brakuje niedomówień, niedoskonałości i błędów. Nie można jednak powiedzieć, że jest to całkiem złe. Wciąż się uczymy, więc mamy prawo być pod wpływem iluzji, a nawet kłamstwa. Kłamstwo i zło tak samo są nauczycielem w naszej upadłej sytuacji. Może mniej miłym niż dobro, ale bez niego tu na ziemi obejść się nie można. Takie jest tu życie. Taki dziwny system niedomówień i tajemnic. Nie jest to oczywiście wyłącznie kwestia teraźniejszości, ale tak samo dotyczyło cywilizacji przeszłych, zamieszkujących tę Ziemię. I nie tylko tę, ale inne planety, pod innymi gwiazdami na niebie, jakie wieczorem widzimy. Przy każdej gwieździe są cywilizacje, podobne nam i inne. Przyczyna takiej sytuacji jest znana – grzech pierworodny. To grzech pychy wolnej woli, wyjścia z nieba. Dokonaliśmy tego niefortunnego dzieła, a skutki są opłakane. Dlatego przyszedł jeden z pięknych aniołów na ten świat – Jezus, aby pokazać, że jest droga odwrotu. To droga miłości Boga i bliźniego, z bliska i z daleka. Na ziemi były już wyższe cywilizacje niż mamy obecnie. Słowa Ojca Pio. Sprawa wygląda tak, że to, co stare, pradawne, może nawet otoczone tradycją w obecnych czasach, nie musi być całą prawdą i zapewne nie jest. To, co pisano kiedyś, dedykowane było ówczesnym ludziom. Dziś sprawa prawdy, Boga, rozwoju duchowego, kosmosu jest już inaczej widziana. Uważam, że bardzo głęboko. Dlatego, właśnie dlatego, że Jezus zaznaczył to w swoich słowach. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Czy wiesz, ale nie gorsz się, że Bóg nie jest religijny, mało tego, jest świecki? Bóg jest niewierzący, poniekąd ateistą. Nad sobą już nie ma nikogo, a więc świeckość jest bliżej Boga niż religijność. Świecka miłość jest boską miłością, religijna raczej nie. Bywa, że jest manipulacją w imię struktur i prawa nałożonego przez aniołów, kosmitów. Światłość to nie religia, a lekkie doznawanie swojej własnej świadomości i miłości. Bóg jest istnością naszej duszy i naszych doznań. Gdy zlikwidujemy zasłony, osiągniemy błogość i szczęście wieczne w Bogu. W naszej sytuacji lepiej być jednak wierzącym. Najgorszy anioł we wszechświecie materialnym też wie, że Bóg istnieje. Nie musi nawet w Niego wierzyć. Ale nie odpuszcza sobie w nieustannym kuszeniu nas. I tu jest pies pogrzebany. My mamy podobny problem. Błędem inteligencji złego anioła, szatana, jest to, że nie odpuszcza. Słowa Ojca Pio. Stworzyli światy i kochają się w nich, pomimo śmierci i chorób.
każda miłość jest boska, jeśli nie krzywdzi. By taka była, powinna być wyrzeczona, umiejąca się wycofać i być czuła w odczuwaniu, ciepła. Uczmy się tego na własnej skórze, na co dzień. Jedynie, co cię w życiu nie nudzi, to twoja świadomość, bo ciągle ją masz i możesz jej używać w nieskończoność. Jest ona bezproblemowa i bezbolesna. No chyba, że doznasz dekoncentracji. Wtedy potrafi boleć. Na ogół jest to związane z naszym ciałem. Ono pcha nas często w konflikt, ale miłość potrafi rozwiązywać takie sytuacje. Każda miłość jest pociechą. Słowa Ojca Pio. W niebie są nieco podobne realia, co na ziemi. Na ziemi jest coś z nieba, słowa Ojca Pio. Cały kosmos jest dziełem uciekinierów od Boga, aniołów, którym zamarzyło się niezależne niebo. Niestety nie wyszło to tak, jak sobie marzyli. Powstało zło, ale jak mówi Ojciec Pio, na ziemi jest coś z nieba, niewiele, ale jest. Wszystko było wzorowane na niebie oryginalnym. Nawet niedoskonałe atomy materialne są podobne do atomów niebiańskich. Mamy tam ciała niebiańskie, tu fizyczne. Tam planety duchowe, tu fizyczne. Dusze są płciowe. Istnieje tam gra miłości, flirty na wielką skalę. Ludzie nawet mogliby się tym zgorszyć, bo taki jest fałszywy zapis w sumieniu ludzi, od kiedy się zdegradowaliśmy. Tam nie ma tylko prokreacji, a poza tym wszystko jest. Seks lepszy niż zmysłowy, nieziemski. Masz tam całe niebo do dyspozycji i czas też tam istnieje, lecz nie w sensie przemijalności, zegara. Wszystko, co chcesz, czego pragniesz, to osiągasz, z czarem miłości i sztuką miłości. Na ziemi pozostały jedynie namiastki, starzenie się i nieuchronna śmierć, która pokazuje, jak jest źle w tych systemach nieba niekompletnego. Dążmy więc do oryginału, a on jest, lecz poza kosmicznymi niebami. I to trzeba już widzieć, jeśli chcemy skończyć podstawówkę kosmiczną. Kiedyś spytałem Ojca Pio, czy w niebie istnieje płeć. Odpowiedział tak. Dużo dało mi to do myślenia. Dialektyka świadomości i wolnej woli to mieszanka kreacji, która cichaczem czyni co chce. Wedle impulsów nieograniczonych niczym, dusi się w tym lub wyzwala radość. Niebo zależy od nas samych. Jeśli przechodzimy przez światy fizyczne i będziemy bić głową w mur cierpienia, nasze organizmy szczęścia będą tymczasowe i chwilowe. Jeśli dążyć będziemy do nieba wiecznej przyjemności, zdobędziemy to na 100%, jak pragnie świadomość przestrzenna i pałacowa. Bóg jest wolny i nie zabrania nikomu niczego. Pełny komfort dobra lub zła. Wybieramy tak naprawdę pomiędzy skrajnościami istnienia bytu. Mamy do tego pełne prawo, jak Bóg. Pełnia szczęścia i cierpienia. Wybieramy sami,
Bóg wybrał rozkosz. Co my wybierzemy po śmierci? Pradawni aniołowie mieli te same duchowe warunki i wybierali, co chcieli. Gdzie jesteśmy? Trochę cierpimy. Coś się tu nie zgadza z wiarą i nadzieją. Brak miłości? Nie ten wybór? Bieda, wycofywanie się, niemożność, lenistwo, brak inspiracji i nadziei, brak chęci zdobywania dóbr duchowych i materialnych, zdobywania kultury, nigdy nie mogą być dobrym obyczajem czy pozytywnym zjawiskiem społecznym. Dobrobyt, jak sama nazwa wskazuje, dobry byt jest dobry. Bogactwo materialne, a już na pewno kulturowe i duchowe, to skarb w tym świecie. Dobry byt powoduje szczęście na poziomie ciała i duszy. Zakreśla szerokie widnokręgi umysłowe i uczuciowe. Nic nie robiąc pożytecznego, rozwojowego, choćby tylko dla własnej duszy, człowiek właściwie marnuje swój czas i życie. Na dobry postęp nie wolno się zamykać. Uczmy się więc, kształćmy swoje umysły i serce, bo może się to przydać po śmierci, ale i tu również. Stwórzmy zatem szkoły dla uczenia takich uniwersalnych wartości umysłu i serca, w których edukacja dokonywałaby się nie tylko w zakresie wiedzy podstawowej o świecie, ale i również z wiedzy o marzeniach i pragnieniach, z wiedzy o dobrym sercu, duchowości, życzliwości, miłości bliźniego i szacunku do niego. Dziś takich szkół brakuje, dlatego mamy poważną zapaść, szczególnie w sferze szlachetności, rycerskości serca i współczucia. Problem jest dość istotny, gdyż przez brak serca i duchowości tracimy kulturę. A kultura to podstawa tego, aby postęp materialny nie zagroził spokojowi i harmonii życia w naszym świecie. Zrobię wszystko, aby moje duchowe dzieci nie były zbyt bogate materialnie. Słowa Ojca Pio. Propagowanie wiedzy w zakresie różnych poglądów naukowych i religijnych, określających istotę wszechświata, jest przeciętne i niekoniecznie dobre, a tym bardziej prawdziwe. Owszem, ułatwia wyrobienie własnego zdania oraz własnej osobistej koncepcji na prawdę i szczęście, ale przecież niebo dla każdego znaczy coś innego. Słowa Ojca Pio. Podobnie jest z prawdą i uczuciami. Nikt nie może powiedzieć, że zna całą prawdę, jak nikt nie może powiedzieć, że mój punkt widzenia na piękno jest idealnie taki sam jak twój. Wyobrażenie Boga jest podobnie trudne jak wyobraźnia sama w sobie, ponieważ jest ona nieokiełznanym żywym ogrodem. Piękno to szeroka gama odczuć. I nie znaczy, że jest ona skostniała i jednakowa. A piękno to też Bóg, jeśli można tak powiedzieć. Więc ogarnąć Boga się nie da. Każdy widzi Jego atrybuty pod innym kątem odczuć i konstrukcji wyobraźni, duszy. Albowiem każda dusza, jak i ciało, jest odmiennym i niepowtarzalnym indywiduum. I to jest faktycznie piękne, bo pozbawione dogmatów i upartych przekonań, które wywołują jedynie niepotrzebne napięcia.
Szeroka gama ludzkich doświadczeń daje nam jednak możliwość poznania prawdziwych związków ducha z materią. Dążenie do tego, jaką drogą należy iść, nazywa się dociekaniem refleksji w odnajdywaniu transcendentalnych faktów świadczących na rzecz prawdy absolutnej. Każda żywa pamięć ludzka musi pytać o przyczynę swego bytu. Jeżeli tego nie robi, nie jest inteligentną. Zamiast tego zajmuje się normami życia społecznego i wzajemnego oddziaływania ludzi i rzeczy na siebie. To jednak nie wystarczy, aby poznać szczęście. Zapytanie musi być konkretne, dotyczące wprost wiecznej egzystencji. Cóż z tego, że istnieje ewolucja, kiedy bodźcem do jej definiowania wciąż są pytania niefachowe? Od najmłodszych lat instrumentalnie zapytujemy o przeróżne problemy, z pominięciem jednak tego najważniejszego – wiecznej egzystencji. Od pytań się roi, ale niewiele to daje. Źródeł odpowiedzi jest ogromna ilość. Tymczasem trzeźwych odpowiedzi, rozsądnych, z zakresu celowości życia właściwie nie ma. Do szczęścia potrzebne są takie odpowiedzi, by nas nie przerażał pozorny koniec bajki życia w kosmosie, a otworzył nam szersze perspektywy. Nasza wiedza sprowadza się wyłącznie do studium idei naturalistycznej, w której nie ma mowy o życiu duchowym, wiecznym. Ta świadoma bierność całego systemu wiedzy jest jak zapalnik dla rewolucyjnej bomby, która już wybucha. Przekrój wiedzy ludzkiej nie jest więc pełny. Zapomnienie o najważniejszej rzeczy świadczy o tym, jak naprawdę jesteśmy nieoświeceni najwyższym standardem wiedzy o człowieku i życiu w ogóle. Dzięki zaangażowaniu w ciekawość życia rozpościera się przed umysłem nowa wizja, ta szlachetna, romantyczna, jakiej doświadcza się dzięki fascynacji, pokorze i płynącej z serca błogości. To jest nasz wielki sukces, jeżeli tego dostąpimy. Rezultatem ludzkiego postępu powinno być właśnie osiągnięcie takiej satysfakcji. Na to mamy mózg, ażeby zadawać pytania prowadzące jednak do Boga. Reakcją na życie ludzkie ma być zatem szukanie. To nie jest takie znowu trudne. Zwróćmy uwagę, czy ludzie tego szukają? Nie. Pomimo, że wiedzą o czekającej ich nieuchronnie śmierci i równolegle obok nic się nie dzieje, a człowiek nadal nie podejmuje żadnej mobilizacji umysłu, aby coś zrobić z tą śmiercią, aby zrobić coś z tym umykającym życiem. Prawie nikt nie chce się świadomie zapisać na kurs prowadzący do rozwiązania zagadki życia. Jezus zasugerował: szukajcie, a znajdziecie. W poszukiwaniu ducha zbytni spokój na początku drogi nie popłaca. Trzeba się denerwować i rozbijać łokciami po różnych bibliotekach wiedzy. A potem już ulży i stopień zasilania się wyrówna. Na pierwsze miejsce wyłoni się to, co jest niebem, serce myślące miłością, i zamiast naukowcem stajesz się samą miłością dla wszystkich. Kto dąży do boskiej natury, związuje się z wszelkim pięknem. Nie może z tym pozostać sam, bo by zwariował.
więc przechwala się nim przed pięknem najwyższym i pragnie zespolenia. Człowiek postępu potrzebuje trochę materii. Mistyk jej wcale nie potrzebuje. Jednak póki żyje w ciele, musi jeść i pić i tak dalej. Czasem i tego nie robi, a nawet nie śpi. Mistycy wszystko mogą jak Jezus, a grzech dla nich nie istnieje, tylko samo dobro. Nawet w przykrościach dopatrują się nieba. Ciekawa droga. Mistykiem może być każdy. Nieważne co robi i kim jest. Może być nawet pijakiem czy prostytutką, narkomanem. Ważne czego najgłębiej pragnie. A Jezus nie powiedział mądrych słów? Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Po tych słowach powinno się nam pojawić czerwone światło nieosądzania innych. Wszystko jest dozwolone. Jednej rzeczy nie powinno się tylko robić. Świadomie krzywdzić. I tu tkwi słodka tajemnica miłości. Czy można kochać myślami? Oczywiście. Przede wszystkim kocha się myślami. Myśli są tym samym, co uczucia. Jedno bez drugiego nie może istnieć. Dopiero potem cały ten szlachetny napój bogów, myśl i uczucie, spływa na ciało, no i wyczynia z nim, co chce. Kieruje nim, przemieszcza tu i tam. Pobudza zmysły do aktywności i stara się z nich czerpać przyjemność. Myśli poznawcze, myśli podróżnicze dają najwięcej szczęścia, gdyż uczucie im towarzyszące zaczyna bawić się pięknem i sztuką miłości. Taki jest los myślouczuć. Taki jest ich cel. Wszystko ożywiać i doprowadzać do zakwitnięcia, jakkolwiek to rozumiemy. W niebie się podróżuje to tu, to tam, dla miłości i poznania. Słowa Ojca Pia.